Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was, to jest Gracjan. Dzisiaj pokażę, jak ugotować kotlet mielony, czyli sznycel. Do ugotowania, do zrobienia, do usmażenia sznycla będzie potrzebna mi patelnia. Następnie mięso mielone, jajko, cebula i oczywiście przyprawy. Mam tutaj takie chili, pieprz czarny, sól, przyprawy. No i oczywiście olej. Olej wlewa się tutaj, od razu już mogę wlać olej na patelnię. Ale wpierw muszę właśnie mieć taką miskę. Miskę tutaj taką fajną mam. I do miski dam mięso mielone. Kotlet, kotlet mielony, mielony, mielony. Kotlet bardzo smaczny, kotlet doskonały. Już będę zaraz właśnie robić. Więc od razu daję. Tutaj właśnie tam mam to mięso mielone i od razu daję właśnie tutaj jeszcze tak, to już do wyrzucenia. Więc mam mięso mielone już w misce i teraz tylko muszę właśnie obrać ze złupin i pokroić cebulę. Aha, jeszcze czosnek dam. Jeszcze czosnek, tutaj właśnie mam główkę czosnku i czosnek też dam. I jajko. Jajko od razu już mogę wbić. Od razu wbijam jajko. Aha! Jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze tutaj mam bułkę. Tutaj mam bułkę. I bułkę, suchą bułkę też dam do właśnie tutaj do tego kotleta. Tylko wpierw muszę do tego sznycla, tylko wpierw muszę tą bułkę namoczyć w mleku, bo jest całkiem sucha, twarda bułka. Więc obieram z łupin cebulę i zaraz ją pokroję. La 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 la. A więc mam już obrany czosnek i cebulę. Teraz tylko pokroić trzeba. I kroimy. La 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 la. Oj, oj, oj. Więc cebulkę trzeba elegancko pokroić. Taką kosteczkę drobniutką. Siabada bada bada ba. Siabada bada bada. Siabada bada. I tak samo czosnek. Te ząbki czosnku trzeba też tak cieniutko, drobniutko pokroić elegancko. Oho, ho, ho, ho. Oho, ho, ho, ho. Oho, ho, ho, ho. Oho, ho, ho, ho. Więc wszystko elegancko kroimy. Siubidu, bidu, bidu, bida. O, la, 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 la. Oj, cebula mnie szczypie w oczy, no ale już mam na szczęście ją pokrojoną. Tu jest właśnie ta cebula. Całą cebulę wsypuję do mięsa mielonego. Więc wszystko to wsypuję elegancko. La 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 la. La, 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 la. A teraz mieszamy po prostu
Wszystko musimy wymieszać. I jeszcze muszę dać bułkę. Mam tutaj właśnie bułkę i tej bułki daję. Zobaczę, może nie wszystko na raz. Zobaczę, ile jeszcze dokładnie wymieszać muszę. No tak, to wszystko dam, tę całą bułkę. No i oczywiście pieprz. Pieprz. I oczywiście sól. I mam tutaj też takie chili, papryczki chili. To też trochę tych papryczek dam. Będzie bardziej pikantny kotlet mielony. Mam zrobione właśnie wymieszane mięso z cebulą, czosnkiem, jajkiem, bułką namoczoną w mleku albo w wodzie i z przyprawami. La 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 la. Kotlety, kotlety, kotlety mielone. Kotlety, kotlety, kotlety mielone. Super pyszne kotlety, kotlety mielone. La 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 la. La 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 la. I teraz formuję z tego mięsa, formuję kotlecik elegancki, ładny i daję do bułki tartej. W bułce tartej, elegancko, może być większy, może być mniejszy, zależy jak komu pasuje. O, na przykład takiej wielkości kotlecik, jeden większy, drugi mniejszy, żeby po prostu każdy miał do wyboru, do koloru. La 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 la. Kotlety, kotlety, kotlety mielone. Kotlety, kotlety, kotlety mielone. A inaczej można mówić na nie sznycle, sznycle, la 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 la. Siewa da bada. I dajemy patelnię na palnik i już jak się tylko troszeczkę nagrzeje ten tłuszcz, od razu można sznycla kłaść na patelnię. O tak. Jeden sznycel, drugi sznycel, trzeci sznycel. No, więcej się nie zmieści, chociaż może jeszcze się zmieści ten. O! Cztery sznycle, la 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 la. La 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 la. Teraz się będzie się smażyło. Będzie się smażyło. Wo, 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 wo. I tak oto kotlety się już usmażyły na patelni. La 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 la. I tak oto kotlety mam już usmażone. Mogę teraz wyjąć na talerz. Siaba da ba da ba da ba da ba da ba. Siaba da ba da ba da ba da ba da ba da ba. I smażyć mogę już następne, a te już są do jedzenia gotowe. A teraz następne. Siaba da ba da ba da ba. Siaba da ba da ba da ba. Siabada-bada-bada-ba. Siabada-bada-bada-ba. Okej. La-la-la-la-la-la-la. Siabada-bada-ba. Jeszcze troszeczkę oleju można dolać. Siubidu, siubidu, siubidu-bidu. Kotlety mielone. Kotlety mielone. I już następne kotlety mi się już usmażyły. La 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 la. Hej! Siubidubidubida. Siubidubidubida. O la 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 la.
się, bada, bada, bada. La 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 la. I już następne kotlety, następna porcja kotletów mi się usmażyła. Cia bada bada bada, cia la la la. A więc znowu na talerz, a te na talerzu już będę mógł sobie jeść, bo już ostygły. Cia bada bada bada, kotlety, kotlety, kotlety mielone, pyszne, doskonałe, kotlety mielone. La 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 la. I tak oto kotlety mielone zostały dzisiaj przeze mnie usmażone. Teraz mogę tylko skosztować, jak smakują. Sia bada bada bada. Takie są. I jak smakują? Wyśmienita. Jeszcze kilka sobie dzisiaj zjem kotletów, a resztę zamrożę sobie w lodówce i będę miał na następne dni. Pyszne. Pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć, bye bye. Kotlety mielone, super, bardzo pyszne.